Zaczynając nasze kontakty artystyczne z Görlitz 10 lat temu, nie przypuszczałem, że dobrniemy do tego punktu. Myślę o 1 kwietnia. Pomimo, że jest to prima aprilis i możemy się dzisiaj spodziewać różnych niespodzianek, pogoda nam spłatała pierwszą niespodziankę, ale wierzę, że artyści na pewno zaskoczą nas wielkimi prezentacjami artystycznymi. Hasłem, które zaproponowaliśmy Europie, są przestrzenie dla piękna. Rozumiemy jako tworzenie trwałych, przyjaznych przestrzeni, służących zaspokojeniu pragnienia obcowania z dziełami sztuki i kultury. Dzisiejsze spotkanie jest znamienitą okazją, by podziękować Państwu za znakomitą inicjatywę. Propozycja, by wrocławskim artystom stworzyć w Görlitz miejsce do prezentacji sztuki w przestrzeni publicznej, sprowokować artystyczne interwencje i jednocześnie w ten sposób uzupełnić miejską tkankę, najlepiej wpisując się we wrocławski program Europejskiej Stolicy Kultury. Das Projekt Görlitzer Art, das ist entstanden aus unserer eigenen Kulturhauptstadtbewerbung. Wir haben damals ja schon mit Breslau zusammen gesprochen darüber und wir sind unterstützt worden. Damals sind Kontakte geknüpft worden mit Künstlern aus Breslau, die zu dem heutigen Projekt geführt haben. Für Görlitz ist es etwas ganz Neues. Wir haben über 20 Jahre diese Stadt, die sehr ruinös war, sehr schön sanieren können, haben dafür ganz viel Unterstützung bekommen und die Menschen haben eine neue Beziehung zu ihrer Stadt gefunden. Und jetzt diese zeitgenössische Kunst in dieser historischen Atmosphäre zu haben, ist etwas, was es den Menschen ermöglichen wird, auch eine neue Beziehung zu dieser historischen Bausubstanz zu haben. Darüber freuen wir uns sehr und wir freuen uns auch sehr, dass die Menschen im Vorfeld sehr offen waren, diese zeitgenössische Kunst hier in Görlitz aufzunehmen. Idea była bardzo prosta. Sztuka w przestrzeni publicznej jest bardzo istotnym elementem jakby zarządzania też społeczeństwem, pokazaniem tego społeczeństwu, że są jakieś idee łączenia tych stron, czyli strony polskiej, strony niemieckiej. Dlatego ten wybór polskich artystów czy artystów dolnośląskich, którzy mieli zrealizować te obiekty w przestrzeni Görlitz. Związki z Europejską Stolicą Kultury, więc ten projekt wpisany został jakby w obchody tej Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu. Görlitz jakby samo starało się wcześniej o bycie stolicą europejską kultury. Nie zostało, ale gdy został najbliższy sąsiad Görlitz, czyli Wrocław, poparło jakby Wrocław i chciało współpracować. I ta współpraca układa nam się świetnie. Kulturserwis, władze Görlitz, strona polska. No, jest to duży projekt. Projekt duży nie tylko ze względu na ilość obiektów, które tutaj powstały, ale na też i kwoty, jakie zostały przeznaczone na sztukę. Myślę, że on zaowocuje jakąś większą świadomością, że i małe miasta, bo nie, ani Görlitz, ani Wrocław nie są Paryżem, ani Nowym Jorkiem i takie upublicznienie 9-10 obiektów jednocześnie w mieście, no nie jest taką sprawą oczywistą. Wierzę, że wejdziecie Państwo we wzajemne komunikacje z tymi pracami i postrzegając je codziennie, chodząc, spacerując wokół nich, czy odkrywając je w trakcie swoich wędrówek po Görlitz, będą z Wami się komunikować przez ten okres 12 miesięcy. Są one w swoim wyrazie na pewno wieloznaczne, na pewno dowcipne. Myślę, że niektóre z nich na pewno prowokujące, ale taka też powinna być sztuka. Takimi prawami powinna się rządzić.